Zaczynamy czwartą rundę Dacia Duster Motrio Cup. Znajdujemy się w Przasnyszu na rajdzie Polskie Safari w rajdowych mistrzostwach Polski samochodów terenowych. Przed nami dwa dni zaciętej rywalizacji. Zobaczymy, kto z niej wyjdzie zwycięsko. A jak nastawienia? Wiesz co, troszeczkę nerwowe, ale tak jest przed każdą imprezą, zawsze trzeba się troszeczkę podenerwować. A teraz krążą jakieś takie legendy, poznaję co... A to nie jest legenda, my rok temu leżyliśmy na dachu, to nie jest legenda. Świetnie, dwa lata temu też jakaś przygoda. Ale nie, no ty może sobie doskonale poradzisz, no co na mnie idzie, nie? To na pewno będziemy chcieli dojechać do mety, a jakie będzie tempo, to się okaże. Ja znam Tomka jeszcze z czasów startu w rajdach drogowych, w Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski, w Pucharze Peugeota. Bardzo szybki kierowca, bardzo doświadczony kierowca. Jestem bardzo ciekawy, co nas tutaj spotka. Patrząc na to, co jest na niebie, to chyba jesteśmy oboje troszkę pełni obaw o jutro, no bo dzisiaj pewnie jeszcze ten deszcz nie przyjdzie, a prognozy na jutro nie są takie łaskawe chyba dla nas. Koledzy bardziej doświadczeni, których znam z rajdów płaskich, mówili: przyjedź Damian, naprawdę bardzo będzie fajna fajnie, atmosfera. Mówi, nie, odcinki nie są szybkie, auto wolne, będziesz się dobrze bawił. No i prawda jest taka, że się dobrze bawiliśmy, ale niespotykane było to, jak wiele rzeczy czyhało na tym rajdzie na nas. Myślę, że tych przygód, które mieliśmy, było naprawdę sporo. Wyszliśmy z nich praktycznie... Ja myślę, że tymi naszymi przygodami można tak obdzielić, nie wiem, dwa sezony. O tym też mi mówiono, że z rajdów płaskich to jak masz jedną przygodę na sezon, to już jest coś. Mhm. A tutaj będziesz miał ich więcej, no ale nie spodziewałem się, Aniu, że będziemy mieli tyle różnych przygód. Jak smakuje ta przegrana? Nie, no smakuje. Mamy tutaj mistrza, który naprawdę jest rozjeżdżony, jeździł. Pokazał, że można szybciej, ale bierzemy z tego naukę. Drugie miejsce tutaj zdobyć w tym Przasnyszu w tym roku, uważamy, że to był najcięższy rajd, jaki jechaliśmy do tej pory. Zgadzam się, to był najtrudniejszy rajd, jaki jechałam. Tak. Mokry, śliski, ale no dużo nauki, tak? No jednak tutaj próbowaliśmy jakby gonić, żeby na ten czas najlepszy mieć, osiągnąć, ale było bardzo ciężko. Ślisko przede wszystkim, mimo że się jedzie po łące, po żwirowni, ale mega dużo błota i naprawdę było bardzo ciężko. A cel był meta? Meta osiągnięta wielkim, wielkim wysiłkiem. Auto miało trochę przygód po drodze na tej ostatniej pętli. Warunki były naprawdę, naprawdę ciężkie. Wiem, ty to wiesz dokładnie. Wszyscy tutaj wiedzą o tych. A super przygoda. Bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj wystartować. Piękny team. Atmosfera jest po prostu kosmos. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się tutaj wrócić i to powtórzyć. Trochę może w lepszych warunkach, żeby była lepsza frajda. I tak jak mówię, cel osiągnięty, jest meta. Bardzo dziękuję Romkowi, że wskoczył. Na sam koniec bardzo, bardzo szybko było to zorganizowane. Skoczył, usiadł na prawym, poprowadził nas do mety. Jesteśmy. Tym razem jak pogoda rządziła po prostu. No, my musieliśmy się do niej dostosować. Nie zawsze nam się udawało, dlatego było dużo przygód, dużo kapci, dużo różnych fajnych rzeczy, które nam się wydarzyły. Przede wszystkim było też jedno uderzenie w drzewo, fajne bardzo. Także no, nie można było wyprowadzić tego samochodu, bo on po prostu jechał jak po lodzie. Tam, gdzie chciał. Tam, gdzie chciał, nie było możliwości. Także jak zapytałeś na początku, czy się cieszymy,
z tego miejsca z mety, to się cieszymy, no bo na tyle przygód, co mieliśmy, później przegrzewający się samochód, no to tak, to chyba trzeba to przyznać, że jest dobrze, no. Utrzymujemy chyba drugie miejsce w pucharze, także Baja Poland rozstrzygnie. Tak, jesteśmy na drugim generalce, także jak na razie jest wszystko ok. Rajd bardzo trudny. Bardzo dużo miejsc, których można było zakończyć, sporo załóg nie ukończyło, dużo urwanych kół, dachów i innych przygód. My tak naprawdę tylko jeden kapeć i to kapeć, na którym dojechaliśmy do mety OS-u i zmieniliśmy go za metą już na dojazdówce. Jazda bez przygód, ale szybka. No, jeżeli się udało wygrać, to chyba było tam trochę może na w miejscach, gdzie było to przypominało bardziej rajdy płaskie, gdzie tam trochę doświadczenia mam, to dało się tam chyba zrobić jakąś przewagę i dowieść się do mety. No i taki jest efekt, pierwsze miejsce. Bardzo nam się podobało, no niestety nie byliśmy tak dobrze jak ty wygrałeś, my mamy trzecie miejsce. Brakowało nam temperatury, tak jak wcześniej powiedziałem, było zimno, ale ciężko. Taki mamy sezon ciężki, o tak powiem, ale fajny meta. Bardziej jest pechowy chyba, nie? Można powiedzieć, pechowy, a nie. Ale fajnie, że jest w końcu meta i z tego jesteśmy zadowoleni. Na pewno fajnie, bo mieliśmy 9 samochodów. Wszystkie są w parku Ferme, więc na pewno jest to super robota naszych chłopaków, bo było z przygodami, było trochę blacharki, było trochę mechaniki do naprawy. I fajne debiuty też, bo no, dużo debiutantów, którzy ukończyli na fajnych pozycjach, także chyba jesteś dumny w ogóle z całego zespołu, nie tylko z mechaników, ale też z kierowców. To jasna sprawa, szczególnie, że Tomek jest moim super kumplem i to ja go namówiłem, żeby spróbował Daci, bo rajdował wcześniej Peugeotem, jakimiś tam autami klasy Proto i w ogóle w ciemno przyjechał. Okazało się, że tempo ma, co najmniej mówiąc, bardzo dobre. Więc tak, tak, bardzo fajnie. Będę teraz go próbował namówić na kolejną rundę, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dobra, czyli widzimy się ogólnie na Baja Poland ponownie, wszyscy, może w jakimś większym składzie, a teraz czysto humorystycznie, jeśli chodzi o Ganci, bo się martwi, zapłakana w bucie jest i się tak martwi o rachunek po prostu, bo trochę napsuła. No cóż, no takie są rajdy. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Każdy musi swojego dacha zaliczyć, no to będzie na pewno cięższy moment dla naszej reporterki, no ale myślę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie, żeby było to mniej bezbolesne. To jest też dlatego muszę ją zastąpić, bo ona nie jest w stanie po prostu podejść do mikrofonu. Tak, siedzi, płacze w busie, no ale zaraz podium, więc wyjdzie, także no. Aniu, nie martw się. Jesteśmy z tobą, Aniu. Pozdrawiamy.